Cześć, z tej strony Antoni. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o 7 rzeczach, które koniecznie musisz spróbować podczas świadomego snu. Zapraszam. Wiele osób, które zaczyna przygodę ze świadomym śnieniem, ma problem z tym, żeby zacząć świadomie śnić. To dość oczywiste. Zanim staniemy się w czymś dobrym, musimy w tym być, powiedzmy, słabi. I rzeczą, która mocno blokuje osoby przed osiągnięciem tego stanu, jest to, że są w takiej pozycji, że chcą mieć świadomy sen, ale nie do końca wiedzą, po co ten świadomy sen chcą mieć. Czyli okej, chcę mieć świadomy sen. No dobra, ale jak będziesz mieć ten świadomy sen, to co tam zrobisz? Dlatego właśnie przygotowałem rzeczy, które są niesamowicie ciekawym doświadczeniem, które doświadczyć można tylko podczas świadomego snu. I nie są to takie oczywiste rzeczy jak, nie wiem, jakieś przygody czy uprawianie seksu z celebrytami. Coś takiego, co jest po prostu ciekawszą rzeczą, której nie doświadczysz nigdzie indziej poza tym stanem. Więc jeżeli któraś z tych rzeczy się Tobie spodoba, to właśnie następnym razem, kiedy będziesz próbować wejść w stan świadomego snu, to miej intencję, że chcesz właśnie to robić. To może bardzo ułatwić Tobie wejście w ten stan i mocno tak zwrócić Twoje skupienie na bardzo konkretną czynność i dzięki temu może nawet udać się wejść w ten świadomy sen zupełnie świadomie, a nie obudzić się, że tak powiem, podczas takiego snu, ponieważ taki sen jest dużo bardziej intensywny. Także pierwszą z takich rzeczy jest zdecydowanie latanie. I żeby w świadomym śnie polecieć, jest jeden bardzo ważny warunek, który musimy spełnić. Otóż to jest to, że musimy uwierzyć, że możemy to zrobić. Nasz świadomy sen opiera się tak w największym stopniu na naszych oczekiwaniach odnośnie tego, co się tam stanie. Więc jeżeli spodziewamy się, że możemy coś zrobić, to będziemy mogli to zrobić, a jeżeli nie spodziewamy się, że to się stanie, to po prostu się nie wydarzy. A latanie jest naprawdę niesamowite, ponieważ tam odczucia są dokładnie takie, znaczy nie wiem, nie latałem w rzeczywistości gdzieś, czy nawet nie uprawiałem skydivingu, natomiast takie odczucia jak wiatr na Twojej skórze, to uczucie, kiedy jesteś między chmurami, to wszystko jest niesamowicie realistyczne. Dlatego koniecznie, jeżeli tego jeszcze nie zdarzyło Ci się robić, to koniecznie to spróbuj. Natomiast tutaj jest kilka sposobów na to, żeby to zrobić. Na przykład część z nich to wejście na jakiś budynek i polecenie stamtąd, albo odrywanie się od ziemi i polecenie. Natomiast zdecydowanie tu bardzo, bardzo konieczną rzeczą jest zrobienie testu rzeczywistości przed tym, jak to będziemy robić, żeby mieć pewność, że to jesteśmy właśnie, że jesteśmy w stanie snu, a nie jesteśmy w rzeczywistości, żeby żadne przykre rzeczy się nam nie stały. Kolejną rzeczą jest podróż w czasie i teleportacja. We śnie nie jesteśmy ograniczeni żadnego rodzaju barierami takimi jak właśnie czas czy też miejsce. Nie musimy gdzieś iść albo pojechać, możemy się tam po prostu przenieść. Tylko że tutaj jest bardzo ważna rzecz, którą musimy pamiętać. To nie jest tak, że my przeniesiemy się na przykład do przyszłości i zobaczymy, jak za 100 lat będzie wyglądać miasto, w którym mieszkamy, albo jakie numery totka wypadną w następnym losowaniu za tydzień. Tylko że to, co zobaczymy, to będzie tak jak z lataniem. To, jakie mamy oczekiwania względem tego miejsca, tak właśnie będzie. Czyli jeżeli oczekujemy, że za 100 lat będą latające auta, chociaż ciekawe, czy ktoś 100 lat temu tak nie myślał, a teraz okazuje się, że ktoś zjadł zupę z nietoperzem i cały świat stanął na głowie, to właśnie to, czego się spodziewasz, pojawi się w miejscu, do którego się przeniesiesz. I najprostszym sposobem, żeby to zrobić, to przejście przez drzwi. Dlatego, że jeżeli jesteś we śnie, to nawet jeżeli ten sen jest świadomy, to nie masz kontroli nad wszystkim, co się dzieje. Co mam tutaj na myśli? To znaczy, no jeżeli wyobrażasz sobie jakiś dom, no to nie wchodzisz w każdy szczegół, jaka jest struktura ścian, jaki kolor mają okna, po prostu wyobrażasz sobie dom i ten dom pojawia się już gotowy. Ty nie musisz projektować każdej rzeczy. To robi Twoja podświadomość za Ciebie. I dużo łatwiej jest
właśnie wyobrazić sobie drzwi, tak jak w Matrixie się działo, że wyobrażasz sobie drzwi, przechodzisz przez nie, jesteś w nowym miejscu, niż projektować od zera po prostu całość miejsca, w którym jesteś. Dlatego jeżeli chcesz się przenieść w czasie, jeżeli chcesz się przeteleportować do innego miejsca we śnie, to właśnie wyobraź sobie drzwi, albo może już będą tam jakieś drzwi i po prostu wyobraź sobie, że za nimi będzie miejsce, do którego chcesz się przenieść. I wtedy po prostu przechodzisz przez nie i jesteś w tym nowym miejscu. Jest to bardzo fajne doświadczenie, natomiast trzeba mieć właśnie na uwadze, że to wszystko, co zobaczymy, to są oczekiwania, które względem tego miejsca mieć będziemy. Rzeczą, którą na pewno też warto zrobić, jest rozmowa z osobami bliskimi, z którymi już nie mamy kontaktu z różnych powodów. I też tutaj warto mieć na uwadze to, że kiedy taka osoba pojawi się w naszym śnie, kiedy się z nią tam spotkamy, to my nie będziemy rozmawiać z tą osobą, która była w naszym życiu, tylko będziemy na podstawie wszystkich doświadczeń, które z tą osobą mieliśmy, tworzyć pewien hologram, obraz tej osoby i jej odpowiedzi, jej przekonania, sposób, w jaki będzie z nami rozmawiać, będzie na tym właśnie oparty. Także jeżeli mieliśmy pozytywne doświadczenia z tą osobą, to prawdopodobnie ona będzie dla nas bardzo pozytywna. Jeżeli mieliśmy negatywne, ona będzie się zachowywać w negatywny sposób względem nas. Także to jest bardzo istotne, żebyśmy mieli to na uwadze, żeby nam się nie wydawało, że my rozmawiamy z kimś, kto jest faktyczną osobą, która gdzieś rozmawia do nas za światów, tylko żebyśmy wiedzieli, że to jest nasza reprezentacja, którą mamy w podświadomym umyśle, którą stworzyliśmy na podstawie całej naszej relacji, którą mieliśmy z tą osobą. To, co jeszcze na pewno warto jest spróbować, to zadawanie różnych pytań. I to może się wydawać takie, co? Zadawanie różnych pytań? Co w tym ciekawego? Ale w świadomym śnie mamy dostęp do pewnego zasobu, do którego dostęp mamy naprawdę niezwykle rzadko. Jest to nasz nieświadomy umysł. Dlatego jeżeli my zadamy jakieś pytanie, które jest dla nas bardzo znaczące, jest jakieś głębokie, na przykład jaki jest cel mojego życia, co powinienem zrobić z moją karierą, to może nas naprawdę zaskoczyć to, jaka odpowiedź zostanie wygenerowana przez naszą podświadomość. Naprawdę informacje, które tam mogą dostać się do nas, mogą zostać nam przekazane, mogą naprawdę mocno wpłynąć na nasze życie. Dlatego zastanów się dokładnie, jakie pytanie jest dla Ciebie bardzo istotne, jakie pytanie chciałabyś zadać swojej podświadomości i z taką intencją wejdź w sen i zadaj to pytanie. Bardzo jestem ciekaw Twoich wniosków odnośnie tego, jaką odpowiedź dostaniesz, bo naprawdę te odpowiedzi mogą być czasami naprawdę solidne. I taka nieoczywista rzecz, którą bardzo niewiele osób praktykuje podczas właśnie świadomego snu, jest doświadczenie rzeczywistości jako inna postać. To znaczy, nawet nie inna osoba, tylko na przykład zwierzę. Żeby zmienić się po prostu w jakieś zwierzę i doświadczyć świata snu, który jest, jeżeli wyobrażamy sobie świat we śnie, który jest podobny do tego, nie ma tam aż tak dużych różnic. Więc możemy doświadczyć tego świata właśnie z perspektywy na przykład psa, z perspektywy kota, z perspektywy jakiegokolwiek zwierzęcia, możemy nawet smoka, doświadczyć go jako smok, ponieważ mamy jakąś reprezentację tego, jak powinien wyglądać smok, w jaki sposób się zachowuje. Chyba lepiej by było mieć takiego smoka z Gry o Tron niż na przykład tego z Wiedźmina. Natomiast taka reprezentacja smoka, jaka jest w naszej głowie, tak właśnie my będziemy tego świata doświadczać. I przedostatnią rzeczą, którą koniecznie musisz we śnie świadomym zrobić, to poproszenie swojej nieświadomości o niespodziankę. Czyli wejście tam z intencją, żeby zostać zaskoczonym, żeby stało się coś, czego się nie spodziewasz. I to jest takie trochę podstępne wejście w sen, który jest kontrolowany, ale tak świadomie wtedy oddajemy kontrolę nad tym snem naszej podświadomości. I wydarzenia, które tam mogą mieć miejsce, są tak po prostu różne. To może być tak niesamowita przygoda, kiedy wejdziemy w sen z taką intencją, że możemy się tam naprawdę bawić znacznie lepiej, niż jakbyśmy zaprojektowali sobie każdą po prostu chwilę podczas tego snu i po prostu odbyli jakąś podróż zgodnie z planem. A takie zaskoczenie, taka niespodzianka, która będzie stworzona przez nas samych, ale nie do końca, ponieważ przez naszą nieświadomą część umysłu, może być naprawdę niesamowitym doświadczeniem. I ostatnia rzecz dla tych, którzy lubią praktyczność, że kiedy rzeczy są praktyczne i kiedy dają nam rzeczywiste rezultaty, to jest ćwiczenie umiejętności we śnie. Co mam na myśli? Jeżeli chcesz poćwiczyć jakąś umiejętność, na przykład grę na instrumencie, jazdę na deskorolce, szermierkę, walkę, cokolwiek
uprawiasz w świecie rzeczywistym, to ćwiczenia, które odbędą się we śnie, będą miały wymierne efekty w świecie rzeczywistym. Natomiast tutaj jest taka bardzo mocna gwiazdka, którą należy postawić. Jeżeli ty czynność, którą ćwiczysz we śnie, wykonujesz w świecie rzeczywistym. Czyli to nie jest tak, jeżeli ty nigdy w życiu nie jeździłeś na deskorolce i nagle we śnie będziesz sobie wyobrażała, że jeździsz na deskorolce i robisz genialne triki, to nagle wstaniesz, chwycisz deskorolkę i to wszystko będzie się dziać tak jak we śnie. Tylko jeżeli ty w świecie rzeczywistym regularnie na tej deskorolce jeździsz, to, że będziesz ćwiczyć jeszcze we śnie, może tobie po prostu dużo bardziej przyspieszyć progres, postęp w danej umiejętności, aniżeli w przypadku, gdyby po prostu te ćwiczenia odbywały się tylko w świecie rzeczywistym. Natomiast to jest bardzo taka praktyczna rzecz też, to może być śpiewanie, rysowanie, projektowanie, twórcze rozwiązywanie problemów. Naprawdę tam jest nieograniczony dostęp do naszej podświadomości i kreatywności, i rozwiązywanie problemów w takim stanie jest czymś naprawdę dużo, dużo bardziej kreatywnym niż w przypadku, kiedy siadamy nawet z kartką i próbujemy rozwiązać jakieś wyzwanie, z którym mamy aktualnie do czynienia. Także to by było na tyle. Daj znać koniecznie w komentarzu, którą z tych czynności ty masz zamiar przetestować, a może którą z nich już udało ci się przetestować i która jest twoją ulubioną taką czynnością, którą lubisz robić we śnie. Jeżeli to wideo było dla ciebie przydatne, to koniecznie daj mi łapkę do góry i zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco z materiałami otwierającymi twoją głowę. I mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Cześć.